Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy właściwie rozumieją, czym jest nawrócenie. Jesteśmy oblubienicą zaślubioną Chrystusowi, w gotowości oczekujemy na jego powrót, który wkrótce nastąpi. I tu pojawia się problem. Posłużę się przykładem, co pozwoli zrozumieć, co mam na myśli. Mężczyzna pragnie poślubić ukochaną kobietę. Niestety, przed ślubem musi wyjechać na dłuższy czas, a ukochana kobieta pozostaje. I gdy tylko ukochany wyjeżdża. Zaczyna pić i imprezować, sypiać z każdym. Ale gdy tylko dowiaduje się, że ukochany wraca, zmienia swoje życie. Czy ktokolwiek z was poślubi taką kobietę? Wielu wierzących właśnie tak żyje, oczekują znaku, który powie im, że Pan wraca, by natychmiast zmienić swoje życie. To nie jest życie świętości, to nie jest bycie gotowym, to jest fałszywe życie, zakłamane w brudzie i w grzechu. Zastanów się, dlaczego pan miałby cię przyjąć. Uprawiasz duchowy nierząd. Nie należysz do Boga, ale do innego. Zrozumcie, że nawet Boże miłosierdzie, choć tak wielkie, ma swoje granice. A potwierdzenie znajdziemy w słowie w przypowieści o drzewie. Oto od trzech lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje. Zatem od Waszego nawrócenia następuje czas, w którym nasz Ojciec oczekuje na owoce. Wasze owoce, tak jak mówi Mesjasz, wydajcie owoce godne nawrócenia. Jeśli jednak w tobie nie następuje zmiana, wciąż żyjesz w brudzie, a Twoje owoce nie są dobre, tylko złe, to wniosek nasuwa się jeden: Nie nawróciłeś się, nic w Twoim życiu się nie zmieniło. Zrozum, pismo uczy, że nie można służyć dwóm panom, nie można jeść z dwóch stołów. Eliasz potępił Hebrajczyków za takie postępowanie mówiąc, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Bal, idźcie za Nim. Pytanie, które zadaje Eliasz, to komu chcesz służyć? Komu oddajesz cześć? Bogu czy demonom? Zwróćcie uwagę, Paweł w liście do Efezjan na wstępie pisze: Do świętych. Efezjanie byli z pogan. Zatem na czym polega ich świętość? Otóż porzucili grzeszne życie, by żyć świętości, czystości. Posłuchajcie, co mówi Bóg do Izraelitów: Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Paweł w liście dodaje: W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Bracia, siostry, zrozumcie, możecie rozważyć Słowo Boże, oglądać chrześcijańskie wykłady, należeć do zboru, dużo się modlić. Wszystko to nic Wam nie da, jeśli Wasze życie nie jest święte, czyste. Jeśli takie nie jest, to wiedz, że w tej chwili, w tym momencie należysz do innego. Pomyśl o przypowieści. Co roku przychodzę i nie znajduję owoców. Jak długo mam czekać? Zetnę drzewo. Po co na próżno miejsce zajmuję? Bracie, nie czekaj na znaki. Jutro możesz umrzeć. Możesz wyjść z domu i nigdy do niego nie wrócić. Pamiętaj, tu nie ma przymusu. Posiadasz wolną wolę. Masz wybór. Ty decydujesz. Wszystko zmieni się, gdy uwierzysz. To jest klucz do zbawienia. Wiara w Zbawiciela. Gdy uwierzysz całym swym sercem, całym swym umysłem, On cię zmieni. Obmyje z wszelkiej nieprawości i poprowadzi. Doświadczyłem tego, więc wiem, co mówię. Trwam w wierze, bo Pan i zbawiciel podtrzymuje mnie swą mocą każdego dnia. Bez niego nic bym nie osiągnął. Mówię teraz do twego sumienia: Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Czeka na Twoją zmianę. Dał Ci czas, którego nie chcesz wykorzystać. Pewnego dnia staniesz przed Jego obliczem. A te słowa zabrzmią w Twoich uszach. Oto ci przepowiedziałem.